Siemanko wariaty, jest czwartek, godzina 11 i jadę właśnie po Martę i po Zuzię do KUS. Jedziemy do Cieszyna, gdzieś koło 13 planowo mamy być właśnie w Cieszynie. A jutro będę razem z Martą i Zuzią też w Krakowie. Tak więc postanowiłem, że nagram wam coś z tych dwóch dni. Mam takie luźniejsze, teraz miałem właśnie 5 dni takiego, powiedzmy, małego mini urlopu. Zamierzałem właśnie z niego skorzystać, na szczęście zrobiła się piękna pogoda, jak pewnie zobaczycie o tym na filmiku. Jest bardzo słonecznie, robi się coraz cieplej, tak więc nic tylko korzystać. Mam nadzieję, że uda się nam coś ciekawego zobaczyć i również wam to pokazać na filmie. Zuzia... Teraz nas ktoś przyjedzie, chodź. O, nie, najgorzej. Zuzia poszła pytać o drogę. Chyba już wie. I poszła, nie? Tam musi być. Co, Zuzia, wiesz już gdzie? No to mówiłem, że z tą bramę trzeba przejść, nie? A mówiłem im, słuchajcie, Radka, to daleko zajdziecie. Jak będziecie kiedyś Marcie posyłać paczki, to nie posyłajcie słodyczów i chipsów, bo ona, widzicie, taką agurką już ledwo może tutaj wejść. Za to Zuzia tutaj dzielnie idzie jak wędrowniczek po górach. Cześć, tutaj Zuzia. I jesteśmy w Cieszynie. Fajnie, nie? No. Jestem z Radkiem. Welcome to my world. I z Martą. Martą z Iluzjonistka Vlogs. Albo Iluzjonistka sama, kto wie. No. Idziemy do góry popatrzeć sobie na widoczki. I ogólnie jest strasznie fajnie, ładne nawet miasto. Też, no powiedzmy. No i mam nadzieję, że za bardzo nie tęskniliście za mną, bo jest fajnie, bo ja jestem fajna. Nie poddawaj się na sta. Gdy końca nie widać, bo na tym właśnie polega miłość. Na... Ej, ktoś napisał kłócić się przez otwarte. No dobra, ja sobie już zejdę, bo oni się ze mnie śmieją. No, nieładnie, nieładnie. Dobrze. Tato. W każdym razie. Wszystko w porządku. A więc tak. Dobra, kończę. Nagram później coś. Pa! Jestem już pod wieżą piastowską. Przyszło tutaj parę osób. Pomachajcie. Marta poszła. Rotundy 6 normalne, a 3 ulgowe. Ha, to idziemy. Idziemy na wieżę zobaczyć. A do rotundy tam też ta się wejść? Dobra, to idziemy na wieżę, zobaczycie coś tam może z wieży, jakieś widoki ładne z góry. A jak nie, to zobaczycie ładną Martę. Jesteśmy już na wieży. Jestem za Stanem. Weszliśmy już na wieżę. Dość wysoko. Trochę dużo stromych schodów. Ale jesteśmy. Wow. Takie tutaj są widoki. Po której stronie są Czechy właśnie? Po tamtej. Tu jest Olza i Czechy. Czyli tam już są Czechy, tak? No to dobrze, że ja ci mówiłem. Jest, zmęczyłaś się. Boże, nie wiem, gdzie ci mnie zajmę. Ale ładnie. Cześć. Znowu. Jesteśmy na wieży piastowskiej. Weszliśmy na nią. Co było najgorszym pomysłem Radka. I tak, nie wiesz, że jest strasznym pilotem. To jeszcze na takie głupie pomysły.
odsubskrybujcie go, mówię wam. No, jesteśmy na górze i w sumie to spoko jest. Ładny widoczek, więc polecam. Teraz wam pokażę romantyczny moment naszym związku. Klaudiusz, pokazywam romantyczny moment w naszym związku. Aha, dziękuję ci bardzo. Zwiedziliśmy wieżę, ładne widoki. Schodzimy teraz na dół po tych zajebiście stromych schodach. Na dole czeka na nas podobno już SWC z Patrycją. O, jak słodko. O, hej. Hej. Cześć. Ja cię kojarzę. Przestaw się. Jestem Sylwia Beźlek i dzisiaj nie wziąłam leku. Siema, raz. Siema. Bo biznesmen SWC, proszę tutaj. Tak więc widzieliście, jak na chwilę spotkaliśmy się z SWC i Patką, tak, oraz z Sylwią z kanału Weź Leki. No, gdzie tam mamy wejść tu? Ja wiem. A jak tam mamy wejść do środka? Tam się wejść? To właśnie, nigdy tam nie byłam. Ja byłam. Ja tam byłam jeden raz. A może tu się nie wchodzi? Nie miałam jakiejś nadziei, że tak. A może tu się nie wchodzi, tylko ten? Kiedyś się dało. Bo trzeba by właśnie drzwi teraz. Buta. Zapukaj, może ktoś otworzy. Nie, no zapukam, nie? Tak, tak się nie puka. No, no podjechał, że to coś nie. Wariaty. Dobra, już nie pokazuję. Kupiliśmy bilet na zwiedzanie rotundy. Tak, zwiedzamy rotundę właśnie w ten sposób. No więc to by było tyle z polskiej części Cieszyna. Lecimy teraz na czeską. Zaraz się będziemy żegnać tutaj z ekipą. Było bardzo fajnie. Wszyscy tutaj was pozdrawiają. Tak, także my się żegnamy i widzimy się później. Mam nadzieję, że przyjedziecie. A no na pewno. Miło było. Zuzia jak taka matka Polka. Możesz nagrać. Odwiedź się Cieszyn. Pa, hej, miło było. Ja się teraz czuję zazdrosna, bo to ja jestem dziewczyną Radka. Później odpłacę mu się w domu. No, tak. Zobaczymy. Postaramy się. Możecie go pozdrowić. Tutaj parę osób przyszło i chcieli cię serdecznie pozdrowić, także... Joczo, pozdrawiamy! Joczo, przyjdź do Cieszyna, czekamy tu na ciebie i będzie fajnie. Pozdrawiam. Także Joczo musi z nami przyjechać do Cieszyna. Ekipa jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. Jesteśmy właśnie w Czechach, w czeskim sklepie. Tu macie studencką. Najlepszą czekoladę w Czechach tak naprawdę. I banany, nie wiem, czy jest jakieś takie coś, takie batoniki. Zawsze jak byłem mały, kupowałem sobie, jak jeździłem z rodzicami na Słowację właśnie, bo do Czech, najlepsze batoniki, marchewek, soczek, typowo czeski też, w takim opakowaniu właśnie, u nich zazwyczaj tak to wygląda. Zuzia głodna, aż dwie tabliczki czekolady i Milkę snechulki, śniechujki. No ja tutaj popatrzę, tak to wygląda. Czeska poistowna. Co to jest, poczta? Czeska poistowna? Czeska poczta? Śmiesznie. Zawsze śmieszą mnie te czeskie nazwy. Jak słuchałem kiedyś właśnie Ewy Farnej też w wydaniu czeskim, to nie mogę się powstrzymać w takiej piosence, na przykład, nie wiem, jakiejś wzruszającej, że tak to powiem, romantycznej. Nie mogę się powstrzymać do śmiechu. Tak to śmiesznie zawsze brzmi. Naprawdę. Nasza cieszyńska przygoda dobiega końca. Polski Cieszyn zwiedzony, czeski Cieszyn zwiedzony. Jedziemy już do domu, a jutro widzimy się w Krakowie. O godzinie, nie wiem, 13, pewnie znowu gdzieś na rynku. Także było fajnie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli. Mam nadzieję, że w Krakowie też kogoś spotkamy. Tak i do zobaczenia, cześć. Pa!